Sezon nad kąpieliskiem w Łochowicach naprawdę już na wyciągnięcie ręki. Pierwsi, nieśmiali plażowicze sprawdzają jeszcze, jak zimna jest woda w jeziorze Glibiel. Cały czas trwają jeszcze ostatnie prace przygotowawcze przed sezonem letnim. Tak, przygotowania do sezonu są bardzo, powiedzmy sobie, szerokotorowe, bo z jednej strony jest to wymiana desek w pomostach, to jest badanie wody, to jest dowiezienie piasku, to są naprawy bieżące, remonty, to jest przygotowanie sprzętu pływającego. Ale oprócz tego, żeby przyciągnąć naszych klientów i żeby zapewnić im tutaj w miarę dobre warunki. Też postaramy się o to, żeby przed sezonem, być może też w trakcie sezonu, uczynić opryski na tych terenach naszego kąpieliska. Tradycyjna wymiana uszkodzonych desek, badanie wody, dodatkowy piasek, to już norma przed sezonem. Dbając o bezpieczeństwo, należy zwracać uwagę na wiele aspektów. Jednym z nich są m.in. rzeczy, które znajdują się na dnie jeziora, specjalnie po to, by je wyłowić, zatrudniona została grupa nurków, którzy podczas pracy znaleźli kilka ciekawych, a jednocześnie niebezpiecznych rzeczy. Teraz jest to robione praktycznie systematycznie. No, niestety, tutaj trzeba podkreślić, że jesteśmy, przynajmniej część osób korzystających z jeziora, to powiedzmy sobie wprost bałaganiarze, ponieważ zarówno latem potrafią ludzie wrzucać wiele dziwnych rzeczy do jeziora, ale z drugiej strony też niestety dosyć dużo przedmiotów zostaje na tafli jeziora. W przypadku, kiedy jest zima, kiedy, kiedy można wejść na lód, to też butelki, nie butelki, jakieś elementy wyposażenia, te rzeczy. Później oczywiście lądują w wodzie. Będziemy starali się, żeby oczyścić to, no na ile to jest oczywiście możliwe. Też, oczywiście, z myślą o naszych klientach, użytkownikach. Jezioro Glibiel od kilku już lat należy do czołówki najczystszych kąpielisk na terenie całego województwa. Od już kilku lat jezioro Glibiel w Włochowicach jest jednym z sześciu najczystszych akwenów w województwie lubuskim. Oczywiście wiem, że niektórzy zaraz powiedzą, że woda jest mętna, natomiast chodzi tutaj bardziej o czynnik biologiczny, przyjazny dla, dla człowieka, który korzysta z tych wód. Z pewnością jest to powód do dumy, można się tym szczycić. Podkreślę także, że woda w jeziorze w każdym sezonie jest kilkukrotnie, cztero, pięciokrotnie badana przez, przez sanepi, przez laboratorium. W Zielonej Górze, także na bieżąco kontrolujemy tę sytuację, żeby nie doszło do jakiegoś zanieczyszczenia, które groziłoby użytkownikom. Sezon kąpielowy na terenie kąpieliska trwać będzie od soboty 26 czerwca do niedzieli 29 sierpnia.